Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Wystawa Patryka Biegańskiego zagościła w Muzeum Ziemi Kępińskiej. Jej organizatorem jest Samorządowa Biblioteka Publiczna. Patryk Biegański jest miłośnikiem fotografii, który uczył się jej sam od podstaw i to w dodatku od stosunkowo niedawna. Mimo to jego zdjęcia budzą głębokie uznanie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Świadczą o tym m.in. zdobyte wyróżnienia przez National Geographic America, National Geographic Polska czy prestiżowy magazyn Fotografia, a także wygrywane konkursy fotograficzne. Współpracował m.in. z przewodnikiem internetowym Good Pol, najpiękniejsze miejsca w Polsce, a dzięki uprzejmości różnych serwisów wydał serię pocztówek oraz kalendarzy, udzielał wywiadów oraz prezentował swoje prace na wystawach. W murach Kępińskiego Muzeum autor prac opowiadał o swojej pasji zwiedzającym. Fotografią zajmuję się od 2014 roku. Początki były bardzo hobbystyczne. Wtedy poznawałem tą strukturę zarówno aparatu, jak i w ogóle fotografii pod kątem sztuki. Ponieważ też w tę stronę patrzę na fotografię i udało mi się w ciągu tych kilku lat zdobyć różne wyróżnienia, między innymi do takich większych należy wyróżnienie od National Geographic America, które zdobyło jedno ze zdjęć z Rumunii, z gór fugerskich, oraz tutaj przykład jednego ze zdjęć, które zostało wyróżnione przez nasze polskie wydanie National Geographic. Oprócz Mroczenia, skąd pochodzi autor, prezentowane zdjęcia wykonane zostały w miejscach znajdujących się na południu od naszego regionu, stąd nazwa Kadry z Południa. Podczas otwarcia wystawy fotografie zbierały dobre recenzje, szczególnie zainteresowanie wzbudziła sceneria Mroczenia, pełna gwiazd z wyraźnie zarysowaną, zapierającą dech w piersiach drogą mleczną. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do 20 lipca w godzinach pracy Muzeum Ziemi Kępińskiej. Warto dodać, że prezentowane na wystawie fotografie dostępne są do kupienia bezpośrednio u ich autora.